Drawskie wiadomości, flash informacyjny. Wracamy po dłuższej przerwie. Z okazji 30-lecia działalności samorządu terytorialnego w Drawskim Urzędzie Miejskim zostało zorganizowane spotkanie z kadrą zarządzającą poprzednich kadencji oraz przewodniczącymi rad miejskich. Nie zapomniano również o osobach, które współtworzyły samorząd, a które odeszły na wieczny odpoczynek. W czasie spotkania w ratuszu odsłonięta została pamiątkowa tablica. Kolejnym punktem spotkania było sadzenie drzew w Parku Chopina. Zaproszeni goście wzięli również udział w spotkaniu i rozmowach w magazynie solnym. A jak wyglądała praca w samorządzie na przestrzeni 30 lat? Wtedy przeszłam do księgowości podatkowej, więc było księgowanie ręczne. Koleżanki, które miały wymiar podatków, więc też robiły to ręcznie. Wszystko, nie było komputerów, także były kartoteki w skrzyniach. Było wszystko robione ręcznie, liczone tam na takich maszynkach podręcznych. Bardzo pracowite soboty były, było bardzo dużo uroczystości, bo kiedyś był obowiązek najpierw zawierania ślubu cywilnego, a dopiero kościelnego. Poprawiła się jakość obsługi mieszkańców. Jesteśmy bardziej dostępni, możemy właśnie z nimi rozmawiać mailowo, możemy telefonicznie. To jest naprawdę bardzo dużo i bardzo pomaga. Jak zauważam, jest dużo mniej pracy w terenie, chociaż to też związane jest ze specyfiką, czym się w danej chwili dana osoba zajmuje. Ale wtedy sporo pracy się spędzało w terenie i mam takie wrażenie, że chyba była mniejsza biurokracja kiedyś niż teraz. Znajomi czy rodzina, którzy przyjeżdżają tutaj do Drawska, widzą, jak się tutaj dużo zmieniło. Jak każda kadencja, każdy burmistrz wniósł od siebie i dał temu miastu, więc te zmiany są ogromne w przeciągu tych 30 lat, a jednocześnie można powiedzieć, że zawsze jest coś do zrobienia. Początki były o tyle trudne, że no, dla obecnie młodych ludzi jest to jakby niewyobrażalne, bo nie tylko, że nie było internetu, ale też nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych. Pamiętam jeszcze, były w urzędzie dalekopisy, dopiero były wprowadzane faksy, także jeżeli chodzi o łączność, to wszystko było w powijakach, czyli przez te 30 lat dokonał się wielki skok cywilizacyjny. Ten aspekt właśnie tego skoku cywilizacyjnego to jest jakby ważna sprawa. Druga sprawa to kwestia właśnie kwestia tych przekształceń ustrojowych. To myślę takie dwa takie najważniejsze aspekty, jeżeli chodzi o ten okres 30 lat. Było ciężko, walczyliśmy o każdą złotówkę. Miasto, gmina, co tu dużo mówić, była zaniedbana. Był brak infrastruktury, wodociągów, kanalizacji. W każdym domu był kocioł. Trzeba było to wszystko przerobić, zrobić, zmodernizować. Także była to cały czas walka o dobro, o przyszłość, żeby miasto mogło się rozwijać. To tak jak już powiedziałem na wstępie, trzeba było zmieniać infrastrukturę. Nie było nic. Wszystko powstawało od podstaw. Także były wielkie wyzwania. Mówię, na sesjach była ostra wymiana zdań. Co zrobić, na co wydać w pierwszej kolejności pieniądze. Bo pieniądze, zawsze ich było mało. Za mojej kadencji obchodziliśmy 700-lecie miasta, gdzie wtedy była duża okazja, żeby, tak mówiąc potocznie, pociągnąć tego grosza od wojewody, no bo wojewoda przyjechał, 700-lecie, ładne miasto, żeby było czym się pochwalić. Mam 30 lat otwarcia samorządu i prac samorządu terytorialnego. To 2/3 spędziłem będąc i radnym Rady Miejskiej, radnym powiatu drawskiego, no i 16 lat burmistrzem Drawska Pomorskiego. Trudno nie wspominać i cieszyć się, że z jednej strony możemy to w sposób fajny, chociaż ograniczony, świętować, ale przede wszystkim te 30 lat pokazało, że reforma samorządu terytorialnego i to, co się udało dobrego i trwałego zrobić w Drawsku, procentuje do dnia dzisiejszego. Ja mam to porównanie, to odniesienie, jak miasto się przez te 30 lat zmieniło i żywię taką nadzieję, że będzie w dalszym ciągu się zmieniać. Przy ulicy Witkiewicza prowadzone są prace budowlane.
Po zakończeniu zadania powstanie nowa jezdnia wraz z miejscami parkingowymi i pasami zieleni. Ważnym elementem inwestycji będzie przebudowa kolidującej sieci telekomunikacyjnej, energetycznej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną również skrzyżowania. Zakończono przebudowę drugiego etapu modernizacji ulicy Mickiewicza. W ramach prac powstały nowe nawierzchnie z masy asfaltowej oraz kostki brukowej. Utworzono również nowe miejsca parkingowe oraz przebudowane ciągi piesze. Ważnym elementem tej inwestycji jest także nowe oświetlenie ulicy. Prace budowlane postępują również przy ulicy 11 Pułku Piechoty, gdzie budowany jest łącznik prowadzący do ulicy Słowiańskiej. Łącznik powstaje wzdłuż rzeki Drawy. Po wybudowaniu łącznika mieszkańcy będą mogli w bezpieczny sposób poruszać się do pobliskich ogródków działkowych. Również teren nad rzeką stanie się bardziej atrakcyjny dla spacerowiczów. Dobiegają końca prace remontowe przy przebudowie budynku po byłym sklepie w Zagoździe. Powstaje tu nowoczesna świetlica oraz garaż wraz z szatnią dla strażaków z OSP Zagost. Jednostka w Zagoździe do tej pory miała swoją siedzibę w jednym z budynków gospodarczych na terenie wsi. Budynek nie nadawał się do dalszego remontu. Podjęto więc decyzję o zmianie lokalizacji siedziby remizy. Strażacy zyskają w pełni wyposażone pomieszczenia, które poprawią komfort ich pracy. Również mieszkańcy Zagozdu otrzymają do swojej dyspozycji nowoczesny obiekt świetlicy wiejskiej. Na poligonie drawskim przez blisko miesiąc trwały polsko-amerykańskie ćwiczenia Defender 2020+. Na zaproszenie dowódcy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko pułkownika Marka Gmurskiego, burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński dwukrotnie uczestniczył w pokazach zorganizowanych na terenie poligonu. W ramach pokazów żołnierze przeprowadzili desant spadochroniarzy na poligon Drawski oraz ćwiczyli przeprawy przez rzekę Drawą. Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim prowadzili działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. Do działań przyłączyła się Żandarmeria Wojskowa, a materiały profilaktyczne zostały przekazane przez burmistrza Drawska Pomorskiego. Funkcjonariusze rozdawali pieszym elementy odblaskowe i informowali o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Od kilku tygodni trwają intensywne przygotowania do sezonu turystycznego w gminie. Przygotowywane są dwa kąpieliska na plaży miejskiej nad Jezierą Oka oraz na plaży wiejskiej w Gudowie. Znaczną część prac przygotowawczych prowadzą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Drawsko-Pomorskim. Na kąpieliskach będą czuwali ratownicy wodni. Prace prowadzone są również na przystani kajakowej przy ulicy Staszica. Na przystani zamontowano nowe elementy infrastruktury turystycznej. W ramach prac czyszczone są również dna kąpielisk. Właściwie to nie odpady, po prostu śmieci. Śmieci, które wrzucali tutaj ludzie przychodzący na plażę. Głównie butelki po piwie, plastikowe butelki z piaskiem, z wodą, którymi bawiły się dzieci, wyrzucały, nie zdołały tego wynurkować. To wszystko leży na dnie, zaśmieca jezioro. Troszeczkę puszek, dużo puszek po piwie, trochę papierów. Kilka kocy, których w sumie nie wyciągałem, kilka masek, jeden telefon. Robię to już trzeci raz i zdecydowanie wygląda to już troszeczkę lepiej. W poprzednich latach tych śmieci wyciągałem około 3 razy więcej. Sprawdziliśmy również, jak przygotowana jest branża turystyczna do przyjmowania turystów. W tej chwili, tak jak każdego roku, uzupełniamy ten sprzęt. Mamy kilkadziesiąt kajaków, które są do dyspozycji naszych klientów. Mamy co roku wymieniany inny sprzęt, to znaczy tam również wiosła, kapoki i cały ten sprzęt, który jest niezbędny do tego, by fajnie, bezpiecznie się pływało. Mamy wybudowane kolejne tutaj pomosty, które dają bezpieczeństwo naszym ludziom. Myślę, że to bezpieczeństwo, które w tej chwili jest u nas na pierwszym miejscu, naprawdę jest ważne dla wszystkich klientów i myślę, że warto z tego korzystać. Firma jest przygotowana jak co roku. Generalnie jesteśmy na starcie, ponieważ w tym roku jest to opóźnione i przez pandemię, jak wszyscy wiemy. Natomiast my jesteśmy przygotowani na turystów i mam nadzieję, że ci turyści będą docierać, że to się będzie wszystko rozwijało w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że naprawdę wszystko będzie tak, jak w starych bywało okresach, czyli w wakacyjnym czasie. Na Drawą świadczymy usługi spływów kajakowych, noclegów na polach namiotowych oraz organizację imprez na wolnym powietrzu, tak jak imieniny, urodziny. Już od dłuższego czasu puszczamy spływy kajakowe, jesteśmy przygotowani. Organizujemy cały czas spływy kajakowe i ogniska już od jakichś 3 tygodni. Jak widać, z tyłu za mną są domki, schrony dla kajakarzy. Mamy wiatę krytą z ogniskiem w środku, gdzie można
osuszyć się, zrobić sobie posiłek. Jeżeli jest zimno, można opuścić poły, wówczas jest ciepło, można się ogrzać, wysuszyć. Domki są przygotowane również pod tym kątem, żeby można było się w nich schronić. Wiadomo, kajakarz ma wszystko ze sobą, również spanie, więc w takim domku może się przespać, może zjeść posiłek na sucho i przeczekać tą najcięższą zimną i deszczową pogodę. Obiekt posiada również szeroką gamę pokojów, począwszy od pokojów jednoosobowych, skończywszy na apartamentach wyposażonych we własną kuchnię. Są to apartamenty dwupokojowe. Część pokojów jest stricte z balkonami, pozostała część jest bez balkonów, ale są wszystkie dźwiękoszczelne. I to, co najważniejsze, przestronne. To nie są małe klitki. Najmniejszy pokój ma około 20 paru metrów. I kiedy badamy rynek i badamy klientów, czego wymagają i czego szukają, to ciszy. To, że nasza infrastruktura turystyczna może jest uboga, ale nie jest zniszczona. Jak najbardziej. My jesteśmy zawsze gotowi. Odkażamy zgodnie z zaleceniami toalety i inne pomieszczenia i czekamy. Zresztą goście już powoli przyjeżdżają. Na weekend bożociałowy mieliśmy pełno, a w tej chwili czekamy na kolejnych gości. Oj, mamy bardzo szeroką ofertę dla gości, ale stawiamy głównie na gości o profilu sportowym. I tutaj mamy i wycieczki kajakowe, i rowerowe, i naukę na surfingu, i na wake'u, i na nartach wodnych. Uczymy również wioślarstwa, wszystko co związane z wodą i nie tylko. Tutaj mamy boisko do piłki plażowej, siatkówkę, ale oczywiście jakieś podchody dla dzieci, to też wszystko organizujemy tutaj na miejscu. Próbujemy otworzyć nowy sezon z nowym pomysłem, który udało nam się zrealizować i otworzyć w tym roku, to jest Camperplatz. Wybudowaliśmy to w tym roku z nowymi sanitariatami, z dużymi parcelami. Taką ważną chyba częścią jest to, że mamy też tak zwane miejsce serwisowe, gdzie można zrzucić szarą wodę, gdzie można jakby uzupełnić wodę. A jeżeli chodzi o hotel, no już to jest trzeci sezon, więc tak no już standardowo wiemy co przygotować. Myślę, że tutaj jesteśmy gotowi na 100%. Mamy 24 pokoje, każdy z widokiem na jezioro Lubie, każdy z tarasem. Oprócz tego mamy tutaj piękną restaurację Veranda, w której nie tylko odbywają się powiedzmy imprezy kulinarne, ale także co tydzień, już od zeszłego roku, odbywają się tak zwane wieczory muzyczne, gdzie prezentujemy młode talenty z okolic. Mamy także własny zespół, który co trzy tygodnie daje koncert. Chcemy zbudować tutaj taką enklawę, gdzie mogą spotykać się ludzie, którzy lubią muzykę, którzy lubią naturę. Mogą się tu spotkać, wypocząć, no i zintegrować też. Tak, jesteśmy przygotowani do nowego sezonu turystycznego. Zachowujemy wszystkie obostrzenia, jakie są w stosunku do naszych gości, także mogą czuć się bezpieczni. Turystom proponujemy wynajęcie pokoi. To są trzy pokoje z aneksem kuchennym, wspólną łazienką. Aczkolwiek mamy jeszcze do dyspozycji dwie łazienki pełni wyposażone, które mogą również być jako oddzielne toalety do każdego pokoju. Proponujemy ognisko, proponujemy gryla, proponujemy wypoczynek w ciszy i spokoju. Jeżeli ktoś szuka ciszy i spokoju, to u nas znajdzie. Zapraszamy do naszej agroturystyki i w międzyczasie podczas pobytu można skorzystać z jazdy konnej, z nauki jazdy konnej i przejażdżki bryczką, ale głównie dla dzieci bryczka. Zapraszamy wszystkich, i małe dzieci, i dorosłych, i osoby starsze. Turystów również zapraszamy na spacery po okolicznych lasach i również na naukę jazdy na placu, na maneżu. Tak, wszystko już jest gotowe. Sprzęt, kapoki, wiosła, wszystko jest gotowe, czeka na kajakarzy. Wprowadziliśmy już, mieliśmy za sobą długi weekend, Boże Ciało. Wszystkie busy są zaopatrzone w płyny do odkażania. Po każdym spływie wszystkie wiosła i wszystkie kapoki są odkażane preparatem odkażającym. Generalnie turyści całej Polski. W ten długi weekend miałem kajakarzy zarówno z Wrocławia, z Krakowa, jak i ze Szczecina, Poznania. A nawet zdarzyli się kajakarze z Mazur. Oferuję kajaki dwuosobowe z opcją trzeciej osoby dla dziecka. Coraz większą popularnością cieszę się właśnie spływy z małymi dziećmi, dlatego że mam kajaki dla trzeciego pasażera, dla małego dziecka.
i ludzie właśnie cenią sobie te kajaki ze względu na to, że mają to trzecie miejsce dla dziecka. Tak, obiekt jest przygotowany do sezonu 2020. Mamy do zaoferowania 5 pokoi dla 16 osób plus ewentualne dostawki oraz łowisko jest w pełni przygotowane. Pole namiotowe, pole biwakowe, przechadzki po lesie, plenerowe wypady na łąkę, przejażdżki rowerowe. Mamy blisko trasę Złocieniec-Połczyn, którą wielu turystów poleca. Oraz no, łowisko karpiowe, które no, myślę, że wybija się w naszym regionie jedno z lepszych.